Narastają problemy PKP Cargo, obecny zarząd szuka oszczędności, a te mają objąć załogę, część pracowników ma zostać przeniesiona do Polregion, związkowcy chcą spotkania z ministrem infrastruktury. PKP Cargo podpisało tzw. list intencyjny z Polregio w sprawie zatrudnienia 300 pracowników przewozów towarowych, którzy zostali skierowani na nieświadczenie pracy przez przewoźnika pasażerskiego. Obejmuje ono okres 12 miesięcy i zostało wprowadzone w związku z trudnościami, z którymi obecnie zmaga się spółka. Polregio nie ma zarządu, bo zarząd Polregio jest odwołany. Dopiero robią konkurs na członków zarządu w związku z powyższym podpisywanie listów intencyjnych spełniącym obowiązki prezesa, przewodniczącym Rady Nadzorczej jest słabe, mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. Związkowcy proponują zarządowi PKP Cargo, aby porozumiał się z innymi spółkami działającymi na rynku kolejowych przewozów towarowych w sprawie możliwości oddelegowania części maszynistów do innych firm. PKP Cargo to największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce. Świadczy usługi logistyczne na terenie wielu państw, m.in. Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii i Węgier. Obecnie koszty wynagrodzeń przedsiębiorstwa są dwa razy wyższe od przychodów. W pierwszym kwartale 2023 roku obroty spółki spadły o blisko 400 milionów złotych.